Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj trafiliście. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na podsumowanie grudnia oraz stycznia, jeżeli chodzi o moje życie czytelnicze. Natomiast zdaję sobie sprawę, że patrząc na współczesną i dzisiejszą datę, no troszeczkę się spóźniłam, natomiast też nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby rzeczywiście, no wiecie, te książki, które były takie wyjątkowe w grudniu i które naprawdę spełniały wachlarz przeróżnych potrzeb, takich moich wewnętrznych, bo i były czasami ambitniejsze, a czasami były właśnie takie luźniejsze i powiedzmy, że ta różnorodność właśnie wpłynęła na to, że ten miesiąc był no naprawdę moim zdaniem dobrym czytelniczo. No nie wyobrażam sobie, żeby to po prostu miało przeminąć tylko ze względu na to, że jest już trochę po grudniu. Powiedzmy, że trochę utonęłam w podsumowaniach, wiecie, roku 2020 i gdzieś tam nie zdążyłam, nie wyrobiłam się w związku z tym, a jeżeli chodzi o styczeń, to ten film pojawia się też tak późno, dlatego że po prostu też trochę gdzieś tam mój mózg skupiony był na olimpiadzie filozoficznej, którą zresztą napisałam ile godzin temu? Z 5 od momentu nagrywania tego filmu. Miałam drugi etap olimpiady, więc dosłownie siadam do Was tego samego dnia. Zobaczymy, jak mi poszło, ale nie chcę też w to wchodzić teraz. Natomiast to jeszcze nie jest finalny etap, więc jeszcze dużo drogi przede mną. Natomiast wracając do książek. Grudzień był czytelniczo wcale nie jakiś taki bardzo obfity, to znaczy w grudniu przeczytałam w sumie 6 książek i w styczniu podobnie. Natomiast tak jak już Wam mówiłam, były to książki w większości z bardzo różnych działów, powiedzmy, chociaż też dużo tam było filozofii, natomiast też spełniające takie potrzeby, które były akurat związane z tym, w jaki sposób ja się czułam. Czyli były i książki, które miały mnie rozluźnić totalnie, a były też takie ambitniejsze. Więc w związku z tym właśnie te miesiące oba są fajne do połączenia, bo widać stanowczo nawet, w których momentach czułam się lepiej, czytając daną książkę i potrzebowałam takiego oderwania się od rzeczywistości, a w których gdzieś tam chciałam właśnie wejść w jakieś głębsze wartości i rozkminy na jakimś takim poziomie, powiedzmy, trochę wyższym niż jednak takie książki dużo bardziej przyziemne. Natomiast ja już nie przedłużam i przechodzimy do pierwszej pozycji, którą jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I ja, jeżeli chodzi o tę książkę, mam bardzo ciekawą historię z nią, dlatego że oglądałam film wieki temu. Naprawdę, ja nie wiem, ile miałam lat w ogóle, ale wiem, że na pewno oglądałam ten film i film mi się bardzo podobał. Natomiast jeszcze przed obejrzeniem filmu moi znajomi w gimnazjum mieli to jako lekturę. Druga klasa, prowadzona przez innego polonistę. Moja polonistka nie zdecydowała się wprowadzić nam Stowarzyszenia Umarłych Poetów, w związku z tym ja tej historii zupełnie nie znałam i wcale się tego nie wstydzę. Natomiast mój znajomy wtedy, czytając w ogóle tą książkę, podszedł do mnie jakoś na przerwie i powiedział: kurde, to jest mega dziwna książka, słuchaj, jakieś typy jakby biorą inne dziewczyny do groty, w ogóle czytają im poezję i jakby liczą, że one się w nich zakochają, przy czym jednocześnie są strasznie infantylni i jakby w ogóle na tym polega Stowarzyszenie Umarłych Poetów. A ja byłam taka: o, okej, spoko, nie przeczytam tego, ale potem obejrzałam film i bardzo mi się spodobał klimat. I wiedziałam, że ja prędzej czy później to stowarzyszenie jednak przeczytam. Gdzieś tam miałam z tyłu głowy opis tego mojego znajomego, swoją drogą pozdrawiam. Natomiast ten opis w sumie, jakby się tak zastanowić, on ma coś w sobie. Mam nadzieję, że część z Was nie weźmie tego jako spoiler, bo tą książkę w ogóle ciężko jest zaspoilerować, ale to jest pozycja dla mnie o czymś zupełnie innym. Jest o mocy poezji, o mocy młodości, o mocy też bardzo przykrej presji, która wiąże się z naciskiem na młodych ludzi, który bardzo często występuje. I jak dla mnie ta książka dalej jest uniwersalna i to była naprawdę bardzo dobra lektura. To znaczy mi generalnie Stowarzyszenie Umarłych Poetów bardzo się podobało. Ja też jestem po prostu urzeczona, autentycznie urzeczona. Nie tylko rzeczywiście w tych postaciach było coś infantylnego, ale było też coś pięknego w tej infantylności właśnie, w tych pierwszych miłościach, w tym całym życiu szkolnym, w tym takim absolutnym oddaniu poezji, a nawet młodym człowieku, który szuka trochę czegoś, czemu może być wierny, jakiejś idei, której może być wierny, co też czasami wiąże się z bardzo przykrymi konsekwencjami i tutaj moim zdaniem to byłby spoiler, gdybym powiedziała, ale oczywiście mrugam do osób, które, puszczam oczko bardziej, do osób, które już to czytały. Bardzo
smutna historia. Też ja przyznam się szczerze, na koniec płakałam, a nie spodziewałam się, że będę płakać. To znaczy, jak nawet wiedząc już, co się stanie, miałam w ogóle takie poczucie, dobra, ta scena jest smutna, ale na pewno nie będę płakać. Po czym doszedł ten moment audiobooka, bo ja właśnie na Teneryfie słuchałam Stowarzyszenia Umarłych Poetów i nie mogłam. I po prostu łzy mi leciały ciurkiem, jak z jakiegoś prysznica, autentycznie. I jakby bardzo mnie bolało serce, więc była to książka bardzo udana. Ale też to nie jest książka mojego życia na pewno i to jest, uważam, dobra książka, ale nie żadna wybitna. To znaczy, to nie jest taki mój mistrz Małgorzata, bo często w ogóle ciężko jest odróżnić, kiedy Wam mówię i polecam jakieś bardzo dobre książki, to ciężko jest je rozróżnić na stadium od bardzo dobre, od takich miłości życia i jeszcze od takich naprawdę dobrych. Więc to jest ta książka, która oscyluje między dobre a bardzo dobre, ale jest też bardzo głęboka moim zdaniem i oddaje też coś, co ja uwielbiam, czyli też trochę moc takiej poezji. I być może trochę cel poezji, bo ja ostatnio właśnie zaczęłam lubić czytać poezję i w ogóle przestałam się wstydzić z tego, że jestem humanem i zaczęłam się odnajdywać trochę bardziej w tym wszystkim i czerpać z tego po prostu realną radość. Więc to jest też książka trochę o tym, jak odnaleźć się może w literaturze, jak czuć ją, dosłownie czuć, a nie tylko czytać. Więc to jest o tyle piękne. Natomiast przechodzę już do kolejnej książki, którą jest... Już Wam mówię co, bo mi zgubiły się niestety notatki. Natomiast kolejną książką jest Pożegnanie z Afryką. Coś, to również słuchałam, miałam przyjemność słuchać właśnie w audiobooku na Teneryfie. Klasyk od Karen Brixen. Jeżeli dobrze pamiętam i jestem w stanie dobrze wypowiedzieć nazwisko, natomiast na pewno jest to duńska pisarka. O tyle niesamowita, że ja w ogóle czytałam jej biografię i ta biografia też jest fascynująca. A Pożegnanie z Afryką to jest po prostu taki powiew nostalgii, który jest w stanie nas naprawdę przenieść, tak autentycznie przenieść na inne kontynenty, do Afryki. Szalenie nudna książka, ale w tej nudzie jest taka kontemplacja. To znaczy, to jest książka o codzienności trochę, to jest książka o życiu w Afryce, które miało miejsce, Boże, żebym Wam dobrze powiedziała, no chyba jeszcze w XX wieku na pewno, była tam wspominana wojna, chyba druga wojna światowa albo pierwsza, w sumie nie pamiętam. Nie będę Wam opowiadać na ten temat, bo nie wiem, wiem na pewno, że była wojna światowa w tle, no i właśnie autorka zdecydowała się wyruszyć w nieznane. Widać miejscami rasizm wynikający z różnic kulturowych w tamtych czasach, widać jej wyższość nad tamtejszymi ludźmi, ale to jest ta wyższość, ona i tak bardzo rozumiała się z tubylcami, bardzo ich szanowała, starała się ich zrozumieć, natomiast mimo wszystko widać, że ta książka powstała lata temu, no bo jednak jest oparta na czymś zupełnie, zupełnie innych fundamentach niż my współcześnie patrzymy na ludzi Afryki. I jednak jest bardzo kolonialistyczna i to po prostu widać. Natomiast co więcej, no wydaje mi się, że ta książka jest po prostu też takim powiewem nostalgii, o tym Wam już mówiłam, ale takim naprawdę konkretnym. To znaczy, jeżeli nie macie ochoty przenieść się do Afryki, jeżeli nie macie ochoty na kontemplację, medytację, coś w tym stylu, to nie polecam, bo szalenie bym się wynudziła, gdybym nie była nastawiona właśnie na coś takiego. A dodatkowo ja też przekonałam się do tego ze względu na film, który uwielbiam i który oglądałam właśnie razem z moją mamą jakiś czas temu i tak się stało, że po prostu zdecydowałam, dobra, film jest super, książkę też chcę przeczytać. Natomiast kolejną książką jest Opowieść wigilijna. Teraz przechodzimy w klimat świąt, których nie ma już prawie od 2 miesięcy. Natomiast musicie mi to wybaczyć. Opowieść wigilijna to jest klasyk, który ja przeczytałam gdzieś w okolicach 16 grudnia, 17 i był to idealny moment. Po prostu idealny. Ja czułam, że ja po prostu wsiąkłam w tą historię i czułam, że po prostu była to książka wyjątkowa i czułam też, że ona jest uniwersalna na wielu poziomach, bo zarówno dzisiaj, jak i wczoraj, i przedwczoraj, i prawdopodobnie jutro będę myśleć zarówno o swojej przyszłości, jak i o teraźniejszości, jak i również o przyszłości. Więc są to jakby... Jest to historia bez względu na to, czy ten taki skąpiec Scrooge w ogóle jest postacią współczesną, czy z XIX wieku. Mimo wszystko ta postać dalej jest uniwersalna, ta postać dalej niesie ze sobą niezwykłe wartości i ta historia po prostu no jest bardzo, bardzo, bardzo porządnie napisana i po prostu niesamowicie uniwersalna i to jest w niej piękne. Natomiast to też nie jest klasyk, który myślę będzie jednym z moich ulubionych, ale absolutnie doceniam to, co niesamowitego zrobił tam Dickens i naprawdę uważam, że jest to jedna z najlepszych książek dla dzieci. Żałuję, że jako dziecko nie czytałam jej i jej nie znałam, bo wydaje mi się, że bardzo dużo potężnie dobrej literatury po prostu autentycznie straciłam w związku z tym, ale teraz nadrabiam, więc jest dobrze. Natomiast kolejną książką jest coś, o czym ja już dużo rozmawiałam.
i dużo Wam gadałam, bo jest to książka, którą najłatwiej jest mi polecić wszystkim, którzy pytają się, Justyna, od czego zacząć z filozofią? Mianowicie Świat Zofii, przeczytany właśnie pod koniec grudnia. Czytając tę książkę miałam takie coś z tyłu głowy, że dobra, Justyna, nie nagrywaj podsumowania najlepszych książek 2020, bo jeszcze się okaże, że Świat Zofii będzie na pierwszym miejscu. I był na pierwszym miejscu, ponieważ jest to książka niesamowita, która jest w stanie włożyć człowieka w ten klimat i po prostu sprawić, że naprawdę zainteresuje się konkretnymi zagadnieniami filozoficznymi, przy jednoczesnym wcale nie przerażaniu Was jakimiś strasznymi nazwami, które dla mnie też na początku brzmiały strasznie, w stylu fenomenologia, epistemologia, doksa, co jeszcze tam, dianoia, noesis, ja teraz już lecę w epistemologię. Natomiast no jakby, wiecie, uczenie się filozofii stricte, to jest znanie pewnych pojęć, które później oczywiście się przydadzą, w stylu wiedza a prioryczna, wiedza a posteriori i coś takiego. Natomiast na początku to brzmi po prostu jak inny język i Świat Zofii bardzo fajnie to przedstawia, obchodząc często te pojęcia. To znaczy oni też oczywiście wprowadzają tam te nazwy, które są wymagane i potrzebne, natomiast to nie jest tak, że automatycznie wiąże się to po prostu z tym, że bez tych pojęć nie jesteście w stanie wyciągnąć takiej esencji filozofii, na przykład Immanuela Kanta. Jakim cudem Świat Zofii to zrobił, nawet nie wprowadzając aż tak stricte terminologii, i to jest bardzo trudne i ja to naprawdę bardzo doceniam, chociaż no, nie jest to jakby stricte filozofia, to znaczy jest to filozofia po prostu dla początkujących. Jeżeli chcecie zrozumieć Immanuela Kanta, nie czytajcie Świata Zofii, tylko czytajcie podręczniki Tatarkiewicza, natomiast albo Kamyk filozoficzny. No ale właśnie, żeby tak zainteresować i żeby pokazać pierwszy krok, to Świat Zofii jest po prostu czymś super. To jest fabularyzowana historia filozofii. Polecam serdecznie, mówiłam to tysiące razy, dziękuję bardzo. Lecimy do kolejnej książki, a właściwie powieści graficznej, którą jest Artemizja. Jeżeli chodzi o Artemizję, ja zainteresowałam się życiorysem tej malarki ze względu na to, że jest to jedna z pierwszych malarek, która w ogóle, z tego co pamiętam, została dopuszczona do akademii, mogła sobie sama kupować pędzle na przykład, no i jakby też taka postać bardzo feministyczna. Ona miała bardzo traumatyczne życie, zawczasu została bodajże, była w ogóle molestowana seksualnie przez swojego nauczyciela, później go pozwała, tracąc swój honor w tamtych czasach, no i pomimo tortur, którym została poddana, nie wycofała swojego stanowiska, dalej podtrzymała, że ten mężczyzna ją no po prostu skrzywdził i w związku z tym skazano tamtego człowieka, też chyba na 2 lata czy coś takiego, ten wyrok był jakiś strasznie mały, natomiast nie zmienia to faktu, że jej życie naprawdę było traumatyczne, ona malowała przepiękne obrazy, była niesamowitą kobietą w tym wszystkim, też taką bardzo feministyczną w świecie, który był jednak, no wiązał się z pewną męską hegemonią w tamtych czasach, jeżeli chodzi o malarstwo, więc niesamowita kobieta naprawdę i też no, podziwiam, bo myślę, że pod torturami mało kto, nawet jeżeli wiedziałby, że coś, jak gdybym wiedziała, jaka jest moja racja, nie wiem, czy pod wpływem tortur byłabym w stanie dalej to utrzymać, ponieważ jednak przy przemocy fizycznej człowiek bardzo często wycofuje się z wielu rzeczy, a jednak Artemizja w momencie, w którym jakby dalej szła w zaparte i walczyła o swoje racje, to naprawdę musiała okazać się gigantyczną, ale to naprawdę gigantyczną po prostu zaciętością własnego ducha. I to jest coś niesamowitego. Natomiast generalnie komiks mi się nie podobał ze względu na fabułę, bo mam wrażenie, że tam historia była trochę pomieszana. Ja osie czasowe były jakoś tak dziwnie pomieszane i to mi się nie podobało, ale kreska była bardzo fajna i historia jest mega ciekawa, tylko moim zdaniem ten komiks dało się go zrobić lepiej właśnie bez takiego dziwnego pomieszania czasowego przeszłości z przeszłością, w ogóle o co chodzi, i to mi się rzeczywiście nie podobało, natomiast cała reszta naprawdę, naprawdę, naprawdę była git, to był bardzo porządny komiks, a tak naprawdę szkieletem tego była po prostu szalenie ciekawa historia, którą dało się, uważam, przedstawić lepiej, ale nie jest to po prostu zła książka. Natomiast już ostatnią książką z grudnia jest coś, co no było dla mnie dużym zdziwieniem, bo jest to Dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów jest baletem, to znaczy ja znałam go w wersji baletowej i uśmiechałam się na początku, pomimo że była to książka bardzo nierównomierna, bardzo dziwna, zaskakująco brutalna, jak na książkę dla dzieci, w sensie na przykład, no wiecie, ja rozumiem, że jest to książka sprzed iluś tam lat, natomiast nie zmienia to faktu, że no Dickens na przykład nie pisał
książek dla dzieci aż tak brutalnie, przynajmniej ja tak czuję. A jakby Dziadek do Orzechów, naprawdę tam było coś o odgryzaniu głowy, jakieś w ogóle rzeczy o tym królu szczurów, straszne to było. I ja po prostu nie spodziewałam się, że takie rzeczy są dla dzieci, ale z kolei było tam też dużo słodyczy, dużo opisów światów cukierkowych, jakichś takich innych rzeczy, które nie do końca mi pasowały. I jest to moim zdaniem jedna z najsłabszych książek grudnia, jeżeli, no właściwie to najsłabsza w porównaniu do tych wszystkich perełek, które były wcześniej. Ale też ciekawa pod pryzmatem takim, że mogłam sobie porównać balet, mogłam zobaczyć, co tam mi pasuje, a co wydaje mi się trochę się przedawniło i też końcówka jest bardzo dziwna. W ogóle to jest dziwna, to jest autentycznie dziwna historia, jakaś taka oparta na częściowych absurdach czy czymś takim. I nie wiem, czy taki był zamysł. Nie wiem, jakoś ta książka mimo wszystko nie trafiła do mnie aż tak bardzo. Pamiętam moje absolutne zdziwienie, kiedy się skończyła i byłam taka, jak to? Jak to? To się tak skończyło? I jakby, no, tak wygląda moja opinia, jeśli chodzi o to. Natomiast teraz chciałabym przejść już do książek, które przeczytałam w styczniu. Jeżeli chodzi o te książki, mogłabym tutaj teoretycznie dać dwa tomy Tatarkiewicza. Historia filozofii oczywiście, natomiast jednak ich tutaj chyba nie dam, bo bez przesady. No i trzeci tam, dwóch trzecich może, nie, w jednej trzeciej może przeczytałam. Natomiast no, są to książki typowo naukowe, więc jednak nie bierzemy pod uwagę aż tak bardzo Tatarkiewicza. A pierwszą książką, którą przeczytałam, taką typowo fabularyzowaną, na którą naprawdę zbierałam się do niej od wielu lat. Znaczy, na pewno od minimum roku, tego jestem pewna, jest Pan Vonnegut, czyli Rzeźnia numer 5. Jeśli chodzi o Rzeźnię numer 5 Vonneguta właśnie, jest to książka oparta na filozofii bardzo ciekawej, podobnej trochę, jakby to ładnie opisać, to znaczy ona jest oparta na dwóch słowach. Zdarza, znaczy to nie są słowa. Dobra, na stwierdzeniu, zdarza się generalnie. Czyli jest to pewna taka akceptacja faktów przemijających w tej książce, na której oparta jest cała fabuła. Czyli ja wiem, że ja nie umiem tłumaczyć, ale wyobraźcie sobie świat, który jest całkowicie zdeterminowany. Czyli to, że wy w tej chwili oglądacie film, było planem po prostu już w przód dawno temu ustanowionym. I de facto to, co jutro robicie, jest tak samo, dokładnie tak samo ustanowione, a jakby to, że nie wiem, jakiś człowiek umiera podobnie, jest już zdeterminowane. I jakby na dokładnie takiej zasadzie Vonnegut stworzył świat, w którym główny bohater jest w stanie podróżować w czasie. To znaczy, on się zgubił w czasie po prostu. Bo raz jest w trakcie swoich, nie wiem, w trakcie swojego ślubu. Innym razem jest na wojnie, na której był 30 lat temu. Innym razem jest w gabinecie okulistycznym. I on się gubi w tym czasie. On nie może się w nim odnaleźć. A każda z tych chwil dzieje się właśnie w tej chwili, kiedy on po prostu w ten czas wchodzi. Dodatkowo on jeszcze zostaje bodajże, i to jest już na początku powiedziane, żeby nie było właśnie ukradziony, to jest złe słowo, nie ukradziony, porwany przez kosmitów, więc on jeszcze dodatkowo na Tralfamadori właśnie tym bardziej sobie urzęduje i tak sobie, słuchajcie, że tak powiem, tutaj jest i tutaj jest i finalnie wszystko się zdarza, wszystko mu po prostu przepływa przez palce, świat jest jak rzeka Heraklita, która po prostu płynie i właśnie, nie, przepraszam, Heraklita, rzeka się zmieniała. Powiedzmy. To teraz wyobraźcie sobie, że wszystko płynie, ale jednocześnie jest niezmienne, jak u Parmenidesa. Czyli jakby obserwujemy i patrzymy z boku, jak to wygląda, ale nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu. Bo wszystko, co się dzieje, zdarza się po prostu. Jak utkwione w jakimś bursztynie, jak po prostu jakbyśmy oglądali film. Jakbyśmy patrzyli na konkretną stopklatkę naszego życia. I to jest naprawdę bardzo dobra książka. Nie tylko jako książka o wojnie, bo ona przedstawia też losy wojenne, reifikując masakrycznie ludzi, ale też przede wszystkim jako książka, jako powiastka w ogóle filozoficzna. To było super. I ja, wiecie, czytając tego Vonneguta, byłam w autentycznym szoku, że coś takiego można zrobić i bardzo mi się ta książka ze względu na to podobała, bo po prostu zawierała szereg przeróżnych przemyśleń związanych z naszym życiem, z czasoprzestrzenią i wiele absurdu. On lubi absurd, mam wrażenie, Vonnegut, i lubi tak naginać stopniowo jakieś rzeczy. To było po prostu cudowne, autentycznie. Natomiast teraz chciałabym już przejść do kolejnej książki, która, tak jak Wam mówiłam, że widać, kiedy miałam ochotę na ambitniejszą literaturę, a widać, kiedy jakoś tak zatracałam się w jakiejś metafizyce filozoficznej i że tak powiem, potrzebowałam czegoś luźniejszego. To jest ten moment, kiedy czytałam coś luźniejszego, mianowicie opowiadania czy opowieści
opowiadania bodajże, z Doliny Muminków. Książka niesamowicie mi się podobała i nie śmiejcie się, ale naprawdę Muminki są super, dlaczego nikt mi tego nie powiedział? Jako dziecko nie czytałam Muminków, jako dziecko również Muminków nie oglądałam, co jest wielką zbrodnią i zdaję sobie z tego sprawę, natomiast teraz nadrabiam, więc spokojnie. Jeszcze nie jestem na aż tak złej drodze. Natomiast co? Jeżeli chodzi o Muminki, powinno się chyba zacząć od Komety w Dolinie Muminków, a ja zaczęłam od opowiadań, ale już nadrabiam, już jakby skończyłam kilka dni temu Kometę, ale to będzie już książka na luty, natomiast nie zmienia to fakty, że tak. Muminki są cudowne. Muminki to jest świat w ogóle, który nie jest słodki. Ja byłam pewna, jak wchodziłam w Muminki, że będzie tutaj za dużo słodyczy, a wcale tak nie jest. To znaczy, Muminki mają w sobie zaskakująco wiele mądrości życiowej. Mówcie, co chcecie, ale tak jest. To znaczy, jakieś moralitety włóczy kija, czy coś takiego. No, ja to słucham tego, czytam i czasami jakieś ledwo rzucone byle jak zdanie jest po prostu cudowne. I też jest pewna prostota w tym wszystkim. To jest taka esencja tej książki. I naprawdę Muminki to jest coś, śmiejcie się lub nie, co mi się naprawdę bardzo podobało. I mówię, chciałam się oderwać, chciałam w ogóle o niczym nie myśleć i de facto znalazłam idealną syntezę tego. Bo zarówno jest to książka, przy której można po prostu oddać się temu słuchaniu, bo ja też słuchałam tego w audiobooku, jak i czasem nad jakimś słowem, zdaniem, stwierdzeniem, postacią zastanowić się więcej. To chyba w opowiadaniach, tak, na pewno w opowiadaniach. Była na przykład jakaś dziewczynka, która zniknęła, bo mama, ciocia, okropna ciocia na nią krzyczała i strasznie źle ją traktowała i ona stopniowo się tam ujawniała. To są naprawdę takie alegoryczne historie, które po prostu dają czytelnikowi wczuć się dane postacie i no po prostu bardzo mi się podobało, naprawdę. Jeszcze ostatnio Kwiat Jabłoni wydał między innymi piosenkę, która nazywa się Buka, więc już tym bardziej po prostu przepadłam w Muminkach i jakoś tak jest to coś, co wydaje mi się, że przez ten rok będzie mi w ogóle towarzyszyć, w sensie Muminki generalnie, bo no naprawdę to naprawdę jest bardzo fajna seria. Natomiast lecę już do kolejnej książki, którą są Ułamki filozofii pana, oczywiście, Leszka Kołakowskiego. Książka została mi polecona przez niezależnego księgarza w Warszawie i była strzałem w dziesiątkę. Przeczytałam ją bardzo szybko, jest to bardzo szybka pozycja, ze względu na to, że generalnie ma w sobie jakieś tak naprawdę malutko tekstu i jakiś komentarz pana Leszka Kołakowskiego. Natomiast co? Cytaty są bardzo fajne, ona ma około 120 stron, ale to nie jest książka dla początkujących w filozofii, bo wiele elementów tej książki jest tłumaczonych nie w sposób podręcznikowy. To znaczy, nie znajdziecie tam na przykład jakiejś definicji, tylko jakieś bardziej luźne refleksje Leszka Kołakowskiego i to jest cudowne. I w ogóle te cytaty są naprawdę genialne, ale no wiele z nich on rozumie inaczej niż większość i to jest spoko, ale nie do tego, żeby jakby budować jakiś swój gmach wiedzy. W sensie, jak chcecie znać filozofię, to musicie zacząć, znaczy ja też nie jestem ekspertem i nigdy nie będę. Wiecie, jakby ja jestem bardzo, bardzo, bardzo początkującym tym wszystkim człowiekiem, ale chodzi mi o to, że gdybym przeczytała Leszka Kołakowskiego i zrozumiała, że rzeka Heraklita właśnie jest jakimś tam symbolem, który wcale nie do końca, bo on tam wcale nie pisał o tym, że Panterei, czyli wszystko płynie, nie, tylko jeszcze czegoś innego, no to po prostu mogłabym mieć jakieś błędne założenia na początku. Natomiast nie zmienia to faktu, że to są szalenie ciekawe i naprawdę, naprawdę, naprawdę mega fajnie było uczestniczyć w strumieniu świadomości pana Leszka Kołakowskiego, ze względu na to, że jest to po prostu bardzo wybitny człowiek. Natomiast jeden w ogóle z najwybitniejszych polskich filozofów, by the way, a my nie mamy dużo polskich filozofów, więc doceniajmy to, co mamy i czytajmy tych, których mamy. Natomiast co? Właśnie chciałam tak samo przeczytać A jeśli Boga nie ma Kołakowskiego, ale niestety mi się nie udało w tym miesiącu. Więc bardzo żałuję, ale też olimpiada sprawiła niestety, że nie miałam tej przyjemności. Natomiast kolejną książką jest coś, co no było bardzo słodko, gorzką. Na początku słodką. Na początku bałam się, że będzie za słodkie. Właśnie historią o miłości, o poświęceniu, ale też o pewnych powinnościach, które rozdzielają czasami ludzi i to jest w pełni normalne, mianowicie Kobieta w białym kimonie. Książka, którą ja dostałam do Was w ramach recenzji, w ramach współpracy i powiem tak, na początku miałam takie poczucie w ogóle, że ja chcę się za nią zabrać po pierwsze przez genialne recenzje, później zaczęłam ją czytać i na początku byłam taka, kurde, Justyna, to tak nie miało być. Dlaczego to jest takie słodkie? Bo jakby nawet zastanawiałam się przez chwilę, że jeżeli tak dalej będzie, to napiszę do wydawnictwa i powiem, że jakby mogę Wam zrecenzować tą książkę i nie ma z tym żadnego problemu, ale to będzie negatywna recenzja i jakby o to chodzi. Natomiast w połowie tej książki, no nie w połowie. Dobra, trochę wcześniej.
Nagle okazało się, że jest to książka szalenie klimatyczna i też wcale nie było tutaj tak wiele... Patos był. Patos był i to mnie gryzło lekko, że był patos. Natomiast de facto była to książka naprawdę idealnie zsynchronizowana, jakby ona miała takie wyważenie, że było tutaj wiele smutku i wiele pięknych chwil i akceptacja tego wszystkiego. To było piękne w tej książce. Jest to książka o miłości na wielu różnych płaszczyznach. Przede wszystkim główna oś fabularna wiąże się z tym, że przeplatają się dwie historie. Jedna z 1957 roku, gdzie poznajemy kobietę, która decyduje, znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że zakochuje się w amerykańskim żołnierzu, a później przechodzimy też do czasów współczesnych, gdzie córka tego amerykańskiego żołnierza próbuje gdzieś tam dowiedzieć się o tym romansie. I my gdzieś tam razem z nią trochę odkrywamy historię tych dwóch kochanków sprzed ilu lat? No już ponad 50, więc to jest taka historia też właśnie w związku z tym bardzo nostalgiczna. Natomiast my tą historię odkrywamy i ona się wcale nie okazuje być taka ona się wcale nie okazuje być jednoznaczna, ona się okazuje właśnie bardzo wielowymiarowa. Jedyne, co mi nie pasowało, to tak jak już Wam mówiłam, przepatosowanie trochę języka i to mi się rzeczywiście nie podobało, natomiast cała reszta, wow. Wow, naprawdę. To jest bardzo dobra książka. To jest książka, która przede wszystkim opiera się na pewnych dylematach moralnych i akceptacji pewnych dylematów moralnych. I akceptacji tego, że dla różnych ludzi różne powinności zmuszają ich do różnych rzeczy. I pewna taka akceptacja właśnie tego, że tak się dzieje. I to dla mnie, z tym wiązała się kobieta w białym kimonie de facto. I jest to naprawdę niesamowita książka, jeśli tak na to spojrzymy. Nie wiem, czy będzie najlepszą książką tego miesiąca, aż tak daleko bym chyba nie szła, bo jednak chyba bardziej podoba mi się następna, czyli TPIA, o której zaraz Wam powiem, bo jednak przy niej płakałam dużo więcej, ale jakby naprawdę Kobieta w białym kimonie to jest książka bardzo porządna, zasługująca na uwagę i też dająca trochę taki utopijną, trochę taką właśnie przesłodzoną miejscami utopijną wizję Japonii, która no jednak po II wojnie światowej, nie oszukujmy się, była w skrajnej biedzie i no nie widziałam tego w tej książce i to mi przeszkadzało, bo znam fakty historyczne. Natomiast poza tym, a w ogóle odchodząc od tego i od tego patosu języka, to jest naprawdę przepiękna historia, która no cieszę się niesamowicie, nawet żałuję trochę, że nie wzięłam wcześniej patronatu tej książki czy czegoś takiego, ale no nie miałam na to czasu, a rzeczywiście gdybym miała możliwość, to bardzo chętnie. Bo to jest bardzo dobra książka. Natomiast co? Przechodzimy teraz do ostatniej książki, czyli do Tipi i ja. Czymś jest to coś, ja się już podzieliłam w ogóle właśnie historią związaną z tą książką. Generalnie była sytuacja taka, że byłam sobie między lekcjami i kończyłam Tipi i ja i Wy oczywiście jesteście kochani i mnie ostrzegaliście, że Justyna przygotuj sobie chusteczki, Justyna nie posłuchała i w trakcie przerwy po prostu poryczała się jak jakiś bubr. Autentycznie byłam cała zapłakana, autentycznie cała. Jeszcze miałam na sobie makijaż, więc po prostu wszystko po mnie spłynęło, jak, no nie wiem jak co, jak rzeka jakaś, do której się odnoszę już masakrycznie wiele razy. Na Instagramie napisałam, że moje serce się stopiło jak masło w mikrofali i dokładnie tak było. Końcówka Tipi i ja to mnie po prostu zbiła, zabiła i pomimo, że ta książka jest lekko przewidywalna, pomimo, że zawiera błędy merytoryczne, bo zawiera jeden filozoficzny, więc jestem na niego wyczulona, bo mi tutaj ktoś napisał, że Platon w uczcie, znaczy, że jakby w uczcie były poglądy Platona dotyczące znajdowania drugiej połówki, a chciałabym zaznaczyć, że tak nie było i to nie były poglądy Platona najprawdopodobniej, bo jakby Platon w uczcie przedstawił chyba 6 różnych poglądów i tylko jeden z nich był jakiś konkretny, który przytoczono w książce. Nie wiemy, czy to był pogląd Platona, natomiast poza tym jakby nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej książki. Nie dziwi mnie tak wysoka ocena na Goodreads. Jest po prostu genialna. Opowiada o bliźniaczkach siamskich, które w ogóle, właściwie o jednej bliźniaczce siamskiej, bo to jest jej perspektywa, pisana jest, słuchajcie, wierszem. Częściowo. To są wiersze białe, to jest taka bardzo ciekawa forma, która jednocześnie oddaje pewną nieuchwytność tych uczuć tej dziewczyny, bo ona jest złączona ciałem ze swoją siostrą. Jednocześnie ją kocha, z drugiej strony chciałaby na przykład, no wiecie, ma takie potrzeby typowe jak miłość, zakochuje się, ma swoje własne problemy, ma swoje własne ograniczenia, których normalni ludzie nie mają jednak. I generalnie jakby to powoduje, że ta książka też jest wielowymiarowa pomimo swojej uniwersalności, bo to jest historia, jakby ktoś mi napisał
o czym są, nie wiem, 5 pierwszych rozdziałów, załóżmy, o czym jest, to wydaje mi się, że byłabym w stanie przewidzieć, co się stanie w tej książce. Tak mi się wydaje. Natomiast nie przeszkadzało mi to. W ogóle. To jest jedna z tych książek, że ta schematyczność w ogóle nie przeszkadza i to jest po prostu przepiękna książka. I jedna, no jakbym miała wskazać najlepszą, prawdopodobnie byłaby to jedna z najlepszych książek w tym roku już przeczytanych, bo po prostu coś niesamowitego. Natomiast to już byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Gadałam do Was bez cięć, słuchajcie, przez prawie pół godziny, co jest czymś niesamowitym. I zdaję sobie z tego sprawę, w sensie, że jakby wow, chyba nigdy nie nagrywałam tak długo odcinka bez cięć. Natomiast muszę Was też przeprosić, że ostatnio jest tyle filmów bez cięć, ale dałam też Wam pewien wybór związany po prostu z tym, że ja nie mam czasu robić innych filmów. A wydaje mi się, że ja też potrzebuję trochę rozgadać się o książkach i jest to też coś, na co Wy również się zgadzacie, bo wiem, że część osób właśnie lubi tego typu filmy. Ja przy okazji mogę się rozwijać swoje oratorstwo, swoją pewność siebie przed kamerą. Ale ostatnio też dostałam kilka właśnie komentarzy, że to jest takie głupie, że jesteś taka leniwa i nie możesz nagrywać filmów właśnie normalnych, z cięciami, tak jak wszyscy. No i zrobiło mi się trochę przykro, bo szczerze Wam powiem, chciałabym. Tylko, że no nie mam czasu i albo mogę Wam zaoferować, załóżmy, jeden zmontowany film na 2 tygodnie, albo możemy być w takiej wersji jak współcześnie, czyli po prostu ja wiem, że w tych vlogach bez cięcia czasami się zatnę, ja wiem, że mam momenty, kiedy robię i, że tak powiem, muszę się sama poprawić. Natomiast no tak niestety jest, przykro mi, moi drodzy, i albo możecie to zaakceptować, albo ewentualnie no możemy się umówić na ten jeden film na 2 tygodnie, ale to zostawiam jakby Wam do też Waszych przemyśleń i nie mogę uwierzyć, że ten film trwał pół godziny. Dobra, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie, jestem ciekawa, jakie książki Wy przeczytaliście, możecie pisać w komentarzach, subskrybujcie, no i do następnego, pa!